na Was w następnym odcinku na tym kanale, na kanale Leila LPS. I w tym odcinku będzie taki filmik bardziej informacyjny plus mystery box dla, uwaga, Clio LPS TV. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam nazwę. Oczywiście, jeżeli jesteście na moim kanale pierwszy raz, kliknijcie ten tam napis na dole subskrybuj, dajcie mi łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, że oglądaliście ten film. Po prostu dajcie mi znać o swojej obecności na tym kanale. No i proszę, dobijmy do 10 subskrypcji jeszcze w tym tygodniu. Mam 9 i chciałabym dobić już do 10 w tym tygodniu. Ja pamiętam, jak ja zaczynałam w wakacje i się modliłam o jedną subskrypcję. I uratowała mnie Princess Vimari. Dziękuję Ci. Ale przejdźmy już do naszego mystery boxa, który nie wiem, czy zmieści mi się w kadrze, ponieważ mój sprzęt, którym nagrywam, jest dosyć mały i nie złapię chyba tego wszystkiego. Ale może jakoś to nagram. Ja pójdę po tego mystery boxa i zaraz to zwrócę. Tak prezentuje się ten wielki mystery box. No i zajrzyjmy do środka, dlaczego nie zakleiłam. Jak widzicie, w środku są różnorodne saszetki z rzeczami. Oczywiście nie powiem wam tych środków. Na dnie powinno być konfetti. Jest, tam widzicie konfetti i... Niestety, ale ten mystery box stał obok półki. Nie, dlaczego to się rozkleiło? W której były, na której stał brokat. Ja niestety trzęsłam ręką, brokat wpadł do środka, był otwarty i się wspał trochę tego brokatu. I teraz nie tylko czegoś dotknę, mam później brokatowe łapy. Dobra, ja to później zakleję, bo no. I tak jeszcze tutaj dam jakieś do środka może więcej konfetki. I zrobię, żeby ten mystery box był w zupełnie lepszym stanie. Bo nie wiem, czy chcę coś takiego dać. O, i się wtedy zaczął liścik. Taki zwinięty rulonik. Ten tak prezentuje się ten jakże szkarabnie zrobiony mystery box. No i... Ja Was bardzo przepraszam, że intro i zdjęcie profilowe na moim kanale jest jeszcze ze starą maskotką kanału. Ale wiecie, od poniedziałku, kiedy przyszły mi moje pet shopy nowe, czyli moja nowa maskotka kanału, nie chciało mi się zrobić jeszcze intro z nią i nie wiecie czego. Wszystkiego tego, tych rzeczy, no do tych, no które muszę zmienić. I jeszcze tego nie zrobiłam. Najprawdopodobniej sobie to dzisiaj, po wrzuceniu tego filmu. I no tak chyba... Tym chyba... Nie wiem, jeszcze coś wam chcę powiedzieć. Chciałam wam ogłosić, że... Chciałabym ogłosić kilka moich takich rzeczy, które chciałam wam powiedzieć. Po pierwsze, najprawdopodobniej na kanale Laire LPS TV, ale to tam dopiero kiedyś, jeszcze nie w tym, okresie, gdzieś bliżej wiosny, lata, jakoś tak, gdzieś około maj, kwiecień, nie, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, jakoś tak w tym okresie letnim, pojawi się na kanale Laire jakiś taki serial, czy film, nie wiem co to będzie, jeszcze nie objaśniliśmy tego do końca. Tak na kanale Laire. Na jakim kanale Laire? To jest kanał Clio LPS TV. Ja jestem już przyzwyczajona do swojej starej nazwy. Nie przedłużając, tam na kanale Clio pojawi się taki serial Czemu szarstwie nie siostry, gdzie moja wspanielka i jej wspanielka będą tam siostrami, ale nie chcę jeszcze z tego spoilerować. Miałyśmy też plany o nagraniu wspólnego drugiego sezonu. The Legends.
Dzieciaki, ja miałam ambitny plan na ten serial. Miało być tak, 3 sezony, po chyba 20 odcinków. I coś śmiało to nawiązywać trochę ten drugi, trzeci. Sezony drugi, trzeci. Miało też nawiązywać trochę do legendy Fiapal, z którą nagrała The Pudding LPS, ponieważ te seriale mnie tak ten, ale jednak nie chciałam. Później to tak się modliłam, że o kurde, ja już chcę to skończyć, ten serial. Jednak go skrócę do tylko 10 odcinków, bo nie lubię tak porzucać serialów. Jeden serial już tak szczerze porzuciłam. Nie wiem, czy jeszcze go pamiętacie. Przyjaciele! Nagrałam tylko 3 odcinki. To mieli być tacy przyjaciele, ten, jak jest ten kultowy serial z Netflixa. Wiecie, te ich przygody. Pamiętam, jak nam to kiedyś puścił pan od WF-u na zastępstwie za chyba angielski. Było to trochę dziwne, ale to mnie tak. No to. No i tak. Chciałam nagrać jakiś mój pierwszy serial. Nie wiem, czy ja na moim kanale nagrałam 2 seriale. A Clio. Musiałam być lejra. Clio z 10 albo nawet więcej. Kurde, muszę oglądać Mięśnie Miłości do końca. No więc piszcie mi tam na dole w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć tutaj na tym kanale. No więc zapraszam. Zapraszam w tym sensie, że się z wami żegnam.